Dzień dobry wieczór raz jeszcze. Witamy na drugim panelu naszej wieczornej sesji. I jest to sprawa dla mnie i dla wielu z nas wyjątkowa, ponieważ gościmy w Krakowie autora, który jest twórcą, jak dla mnie, najlepszej powieści, nie tylko hipertekstowej, ale jednej z najlepszych powieści, które w ogóle kiedykolwiek czytałem. Michael Joyce, autor Popołudnia pewnej historii, hipertekstu z 1991 roku, ale który już istniał w 1989 i który doczekał się największej ilości opracowań krytycznych na polu literatury elektronicznej. Michael Joyce, autor książek papierowych, powieści prozatorskich, które ukazywały się przed hipertekstami, autor książek poetyckich, autor instalacji poetyckich oraz autor liberatury, takim go prezentuje w 40 numerze Heartu Kasia Wazarnik i takim wraz ze swoją żoną Caroline Geyer się prezentuje bez komentarzy w naszym numerze. Oprócz Popołudnia pewnej historii, Michael oczywiście podążył dalej szlakiem pioniera literatury elektronicznej. Po tej przełomowej powieści ukazała się na tej samej platformie. To jest Popołudnie pewna historia w wersji oryginalnej na komputer Macintosh. To jest nasza, o której później. Powieść Twilight Symphony w 1996 roku. Powieść, która bardzo mocno akcentuje w swojej warstwie fabularnej związki Michaela Joyce'a z Polską. Jak się bowiem okazuje, jak odkryliśmy w trakcie pracy nad tłumaczeniem Popołudnia pewnej historii, Michael wychował się w Buffalo w środowisku częściowo polskim. Buffalo w owym okresie młodości było miastem irlandzko-włosko-polskim i w klasie Michaela w szkole podstawowej, w college'u było mnóstwo Polaków, którzy byli naturalnymi przyjaciółmi pisarza. Michael Joyce czytał Czesława Miłosza, czytał Adama Mickiewicza i na równi z polską emigracją amerykańską w roku 1981 przeżywał wszystko to, co działo się w Polsce. Twilight Symphony jest wyrazem jego solidarności z polską sprawą, nawiązaniem do tamtych czasów i jej bohaterowie mają, jej główna bohaterka Magda jest Polką, jej ojciec jest emigrantem z Polski i akcja oprócz tego, że toczy się w swoim własnym kierunku, jest dla nas Polaków szczególnie bliska. Data jest pomylona. Gdy internet stał się narzędziem bardzo popularnym i wszedł pod strzechy, Michael Joyce publikuje serię nowel na internet. W 1997 roku ukazuje się 12 Blue. Wspaniała poetycka opowieść o pewnych wydarzeniach w małym miasteczku amerykańskim, otoczonym jak zawsze u Michaela Joyce'a bardzo sugestywną przyrodą. Później Michael, poza instalacjami poetyckimi, które wykorzystywały nowe media, już zupełnie niedawno zaczął tworzyć książki, które w papierze, w formie drukowanej, nawiązują do idei nowomedialnych, które Michael poruszał w swoich nie tylko powieściach, ale też w wydawnictwach krytycznych. Jest autorem tomów esejów na temat przyszłości książki, Of Two Minds, Other-Mindedness i Moral Tales i Meditations. To są książki, które naprawdę polecam, aby znalazły się w bibliotece każdego humanisty zainteresowanego przyszłością naszej dyscypliny, ponieważ zawierają one wgląd w to, jak możemy działać jako autorzy i czytelnicy, jak możemy myśleć dziś i w przyszłości. Was
Annals Nomadics, A Novel of Internet jest podsumowaniem i raz jeszcze wyjściem w przyszłość tych tematów, które Michael porusza w swojej twórczości. Rok temu ukazała się kolejna powieść Disappearance, która eksploruje tym razem elementy ludyczne, paradygmat gry jako temat literatury w druku, ale oczywiście bardzo związany z nowymi mediami. I aktualnie Michael Joyce pracuje nad bardzo ciekawym i równie przyszłościowym, jak w 1991 roku była Afternoon Story, równie przyszłościowym projektem pod tytułem The Surface of Water w kolaboracji z J.M. Davidem Bolterem i Marią Engberg ze Szwecji. J. David Bolter to jest, przypomnijmy, autor książki The Remediation, autor Przestrzeni Pisma, czyli książki, którą wkrótce wydamy w Haarcie. I jest to opowieść wykorzystująca technologię augmented reality, wykorzystująca owe warstwy informacji, które możemy dzięki urządzeniom mobilnym nakładać na oglądaną przez nas rzeczywistość. I rolą Michaela w tym projekcie jest dostarczanie tekstu literackiego na panoramy szeregu miast w Europie i na świecie. A naszym głównym dzisiejszym tematem, oczywiście do tego wszystkiego, co tutaj zajawiłem, będziemy wracać w trakcie pytań, których na pewno będzie wiele. Naszym głównym tematem jest popołudnie pewna historia. Powieść, którą przetłumaczyliśmy w Haarcie w 2010 roku, ją wydaliśmy. I rzecz, którą również mieliśmy szczęście tak zrobić, że jej głównym bohaterem w języku polskim jest Radosław Nowakowski, autor największej, najważniejszej, najczęściej też omawianej w Polsce powieści Koniec Świata według Emeryka, który tak się złożyło szczęśliwie, przetłumaczył dla nas cały tekst Afternoon Story i wyszła z tego powieść Popołudnie pewna historia. I tutaj też będziemy mogli wykorzystać obecność Radka i porozmawiać na temat problemów, jakie tłumacz, jakie programista Jakub Jagiełło, tutaj również obecny jako producent, mieliśmy w trakcie tej pracy. Aby przejść do tego etapu naszego spotkania, przeczytam zatem pierwszy ekran Popołudnia pewnej historii i zaczniemy dyskusję nad problemami czy nad aspektami tej powieści, których warto mówić, wykorzystując obecność Michaela. Mam tutaj pewien problem techniczny, który polega na tym, że mi się zaraża ekran w momencie, kiedy przełączam te kable. Czy moglibyśmy zatem przejść do może wypowiedzi Radka, jeśli chciałbyś coś powiedzieć o tym, jak pracowałeś nad Afternoon Story, a ja dobrze odczytam. Skoro jak zwykle mamy problemy techniczne, bo problemy techniczne są zawsze, kable się plączą. Kiedyś poprosiłem Michaela, żeby napisał powieść hipertekstową o plątaniu się kabli, o teorii rozplątywania. Otóż doświadczenie translatorskie było troszkę dziwne, albowiem ja zostałem pozbawiony pewnej największej przyjemności, jaką mamy w przypadku obcowania z hipertekstem. To znaczy, ja dostałem ten hipertekst jako normalny plik tekstowy, który sobie wydrukowałem. Mój pierwszy kontakt z Popołudniem to była ryza papieru, która zaległa na moim biurku.
i musiałem się zabrać do roboty. Według mnie jedną z takich absolutnie fundamentalnych różnic między książką tak zwaną normalną, tą papierową, a książką hipertekstową polega na tym, że przy przypadku książki papierowej wiemy, ile mamy do przeczytania, wiemy, ile przeczytaliśmy, ile jeszcze przed nami. W przypadku hipertekstu nigdy nie wiemy, co jeszcze przed nami, co już za nami. Ale taka jest praca tłumacza i paradoksalnie być może to jakoś nam wyszło na dobre, ponieważ ja i tak musiałem przetłumaczyć absolutnie wszystko. Oczywiście to, że tę wersję hipertekstową dostałem dopiero później, bo mieliśmy tam drobne problemy. Ona, wiadomo, pierwotnie ukazała się na Macintoshu, potem były kwestie uruchomienia jej na Windowsie, a ja jeszcze miałem potem problemy uruchomienia jej na Linuxie, ale wszystko jakoś tam zadziałało. I tak, moim zadaniem było przetłumaczenie absolutnie wszystkiego, każdej linijki. Natomiast dopiero potem musieliśmy się zastanawiać, jak to wszystko połączyć. Jeden z takich głównych problemów polegał na tym, że często linkowanie, które jest w oryginale, odbywało się przy pomocy słów, które nie zaistniały w tłumaczeniu polskim, bo na przykład jeśli link opierał się na słówku te, które nie istnieje w języku polskim, w związku z tym trzeba było to jakoś inaczej rozwiązać. Ale wyglądało to troszkę w ten sposób, że ja przygotowałem dla Mariusza worek cegieł, przetłumaczyłem wszystko, co można było przetłumaczyć. I ten worek cegieł mu wysłałem, natomiast on już z tych cegieł zaczął wznosić budowlę. I myślę, że to jakoś się chyba udało, ponieważ tak jak porozmawialiśmy nawet wczoraj z Michaelem, to bardzo dobrze jest, kiedy tłumaczenie też wychodzi niejako z jednego umysłu, ponieważ on jest wtedy bardzo spójne. Wiadomo, każdy ma jakieś preferencje swoje, jeśli chodzi o dobór słów, dobór fraz, rytmikę, melodykę przekładu. I jeśli robi jedna osoba, to rzeczywiście to wszystko ze sobą jakoś tam współgra. Cóż więcej, no nie będę mówił o takich zwykłych problemach translatorskich, bo no cóż, no, bo one są normalne i takie same jak w przypadku każdego tekstu. To jest zmaganie się z przeróżnymi kontekstami kulturowymi, rozwiązywanie łamigłówek typu ukryte sensy, drugie dna, pewne brzmienia, pewne aluzje, jakie są zawarte. W słowach, których używają bohaterowie, jeśli jest powiedzmy dialog między nimi z pozoru prosty, ale gdzieś tam jest jakiś podtekst czy kontekst seksualny, w związku z tym to rzeczywiście są takie rzeczy trudne i łamigłówkowe często. Ale to jest jakby taka warstwa normalna. Na to się nakłada to, co jest bardzo specyficzne dla hipertekstu i czym zajął się Mariusz. Jak to wszystko potem zlinkować, żeby zachować strukturę taką, jaka była w oryginale. Bo niezwykle istotne w hipertekście jest właśnie to, jak on jest zbudowany, jak on jest połączony, bo to nas prowadzi jako czytelnika. My w pewnym sensie błądzimy po tym hipertekście, ale błądzimy pewnymi ścieżkami, które są wyznaczone przez autora. I one są takie, a nie inne. To nie jest tak, że my mamy absolutnie pełną swobodę, bo pełna swoboda oznaczałaby, że wszystkie słowa są zlinkowane ze wszystkimi słowami. A tak nie jest. Autor wyznacza pewną marszrutę,
bądź kilka marszów, czy kilkanaście, czy kilkadziesiąt. I te marszuty my musimy odtworzyć potem w tłumaczeniu, ponieważ bez nich hipertekst przestaje być hipertekstem, a powieść traci coś niezwykle, niezwykle istotnego, ponieważ tym duchem popołudnia jest pewna nieustanna niewiadoma, pewna niepewność, nieustanne błądzenie. Jeśli to byśmy stracili, no to w zasadzie byśmy zepsuli powieść. Mam nadzieję, że się udało, ale to już Mariusz był za to majsterkowanie odpowiedzialny. To może damy teraz przykład, jak to wszystko brzmi na pierwszym ekranie i oddajemy już głos Michaelowi. Ja przeczytam i pokażę, o co chodzi. I jeszcze tego zapytam, ile osób czytało popołudnie pewną historię na sali? Dosyć dużo, tak? Tak myśleliśmy, że przynajmniej połowa osób czytała, jest to świetny wynik. A dla tej drugiej połowy pozwolę sobie szybko zaprezentować tą pierwszy ekran. Próbuję przywołać zimę, jakby to było wczoraj, mówi ona, ale dla mnie to bez znaczenia, tak czy inaczej. Słońce zachodzi przed piątą i to, co roztopiło się po południu, zamarza z powrotem, tworząc na tle asfaltu kryształowe ośmiornice i lodowe palmy, rzeki i kontynenty ogarnięte strachem. Wychodzimy do samochodu. Śnieg jęczy pod naszymi butami, a dęby wybuchają jeden po drugim. Wzdłuż linii płotu na horyzoncie. Szrapnel spada odłamkami, echo toczy się grzmotem daleko po lodzie. To była istota lasu. Oto co mówią te fragmenty. A ta ciemność jest powietrzem. Poezja, mówi, bez emocji, tak czy inaczej. Chcesz o tym posłuchać. I to jest ten pierwszy ekran wprowadzający do powieści, po którym możemy przejść do 14 innych. Różnymi sposobami, klikając w słowa, które nas interesują. Lub możemy wpisać też coś, co system zinterpretuje jako na przykład zgodę. I kolejny ekran brzmi tak. Chcę powiedzieć, że być może dzisiaj rano widziałem, jak zginął mój syn. I ten ekran wprowadza cały mechanizm tej powieści w ruch. To ogromne napięcie dramatyczne, które ten ekran wprowadza, rządzi naszą lekturą przez następne sesje lekturowe. Chcielibyśmy zatem teraz oddać głos Michaelowi Joyce'owi i żeby to ułatwić, prawdopodobnie najlepszym pytaniem będzie, co czuję do popołudnia pewnej historii dzisiaj, 22 lata po tym, jak ją napisał. Thank you. I was afraid you'd start thinking that I was one of the angels in front of the cathedral and start leaving money in the cup for me. How I feel about this work, it's getting almost 30 years afterward. I'm surprised by it. What happened to me whenever I read it in the beginning was every time I read it, it was a different text. But with the years having gone by, it's not only a different text, I'm a different person, and I'm often surprised that parts of my life that I think have always been with me have their origin in this story world, and that other things that I think came from this story I must have carried with me from my own past. I think this is true, obviously, of any kind of literature. We bring ourselves to literature with a past, but also we project toward a future. Co czuję do tej powieści po 20, no, prawie 30 latach w tej chwili? Pamiętam, jak czytałem ten tekst, napisałem go i za każdym razem byłam zdumiony tym tekstem, za każdym razem on mi się jawił jako inny, nowy tekst. I dłużej żyję, tym bardziej widzę, jak bardzo wiele rzeczy, które tam w nim zawarłam,
niosąc ze sobą, odnajdywała mnie w swoim życiu, ale z drugiej strony, jak wiele rzeczy zawartych, wiele elementów zawartych w tym tekście, niejako projektowało moją przyszłość, odkrywałem je żyjąc i doświadczając życia. Ale sądzę, że jest to prawda, prawda uniwersalna, która się odnosi w ogóle do literatury, że literatura w pewnym sensie zawiera naszą przeszłość, ale równocześnie antycypuje naszą przyszłość. And I would add to this, the fact that, now this is true for every author in the room. Our own feelings about our own work are formed by the successive experiences of our audiences. But in the case of a work that has the good fortune, for whatever reason, to have assumed some sort of centrality or to have been a stimulus for some sort of movement in digital literature, it's very hard for one to separate the critical reception, the kinds of things that people say and expect of the work, from my own motives in making. Sądzę też, że to, co powiem, tyczy się wielu autorów, którzy tutaj są na sali. Mianowicie to, że to, co czujemy wobec naszych własnych utworów, w dużej mierze jest kształtowane poprzez kolejne doświadczenia spotkań z publicznością i recepcji naszych utworów. A w przypadku tego utworu, który z takiego czy innego powodu zajmuje centralne miejsce w nurcie literatury cyfrowej, oczywiście ja nie potrafię oddzielić moich uczuć od tego, co krytycy o nim mówili, czego się po nim spodziewano, czego oczekiwano po tym tekście i jakie komentarze on wzbudzał. Popołudnie Pewna Historia była przetłumaczona przed tłumaczeniem polskim na niemiecki i na włoski, ale myślę, że wersja polska była dla Michaela Joyce'a bardzo szczególna. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym, co myślisz o tym, że właśnie tutaj jest opublikowana ta książka, czy co to dla ciebie znaczy? Yes, I'm very wary about saying this. I grew up Irish American, and it's for us to even talk about, in my family, to talk about our ethnic roots and being Irish was something that my grandfather would laugh at. You know, we're not Irish American, we're American Irish and whatever. So to talk about my supposed Polish roots and to talk about my experience, how important Polish culture was to me growing up in Buffalo, I'm a little wary. If I were you, I'd sit there and mistrust me. No ja się troszkę obawiam o tym mówić i w ogóle mówić o swoich korzeniach jako mówić o swoich korzeniach, które są amerykańsko-irlandzkie albo irlandzko-amerykańskie, no udziałek w ogóle mi się śmiał z tego i powiedział, że ja jestem irlandzkim Amerykaninem. To ja myślę, że Państwo musicie być bardzo ostrożni, nie możecie mi ufać w tym, co będę było. That said, I did grow up in a city that had ethnic almost divisions. The city was almost divided. The Irish had one place, the Polish had another place, the Germans had another place, the Italians had another place. Everybody had different levels of government. Let's do this a little bit. No tak, zrobiwszy to zastrzeżenie, to powiem, że tak, wyrastałem w mieście w Buffalo, gdzie były bardzo jasne podziały na grupy etniczne. Irlandczycy mieli swoją część miasta, Polacy mieli swoją część miasta, Niemcy mieli swoją część miasta. I Włosi też mieli własną dzielnicę. Mieli własną strukturę samorządu w ramach tych grup i tych dzielnic etnicznych. Okay, with all that is prophecy. To try to make it clear that there, in our very first correspondences with Mariusz, I said that it moved my heart to think that Polish readers would have afternoon available to them, because many of my friends growing up, my first love, Elaine Janiak,
my poet friends who introduced me to Mickiewicz at the age of 13, so that when I went to the monument today, it was seeing something. I texted to one of those friends and said, I'm standing here. And then at a certain point in my life, as Margaret said, Miłosz became important to me. And so for me to hear that these guys had the idea to do Afternoon in Polish took on a weight that perhaps would surprise you. And I'll say one more thing. I know this is a long piece to deal with, but for me, the connection was the same connection that my Polish friends felt about their families and their community and their country the way my Irish American friends did. And it was that that came through most importantly. And this actually is a work, at least at one level, about family, about fatherhood, about trying to understand what all that means. Więc muszę Państwu powiedzieć, że kiedy zaczęłam korespondować z Mariuszem, kiedy pojawił się ten pomysł o przetłumaczeniu popołudniowej historii na polski, ja poczułam się niesamowicie wzruszona. To naprawdę poruszyło moje serce, bo ja wyrastałam w środowisku, gdzie miałam wielu przyjaciół, właśnie Polaków. Polaków, którzy wprowadzali mnie do swojej kultury, którzy pokazywali mi Mickiewicza. Także jak wczoraj stałam na rynku pod pomnikiem Mickiewicza, to wysłałam SMS-a do jednego z nich, pisząc, słuchaj, ja stoję przed Mickiewiczem w Krakowie. I więc było to dla mnie bardzo wzruszające. I to było dla mnie bardzo ważne, ze względu na to, że będąc Amerykaninem irlandzkiego pochodzenia, czułam więź z więzią, jaką moi polscy przyjaciele czuli ze swoimi rodzinami w kraju. Taką specjalną więź, jaką się czuli właśnie rodzinną. I to ma szczególny wymiar w kontekście popołudnia, pewnej historii, ponieważ jest to na pewnym poziomie, na pewnym bardzo istotnym poziomie historia rodziny, historia ojca, ojcostwa, historia tych relacji rodzinnych właśnie. And Carolyn, my wife, hears this from me all the time since we've been in Krakow, and hearing Zeno Pfeiffer read earlier, this is a language whose music isn't in my soul, even though I don't understand it. Sometimes I actually think I do, but it is such a beautiful language to think that Afternoon has moved into this language. But when we walk through the city, I said to Carolyn, I grew up with these faces. I know these sounds. I know this food. You know, come Easter, we always had our kielbasa, you know, our Easter sausage. So, for me, it's a very strange feeling. A very strange feeling. Proszę Państwa, kiedy chodzę z moją żoną Carolyn po Krakowie, to cały czas jej to opowiadam, ona myślę, że jest trochę tym zmęczona. Ja to wszystko znam te twarze, znam te dźwięki. Ja znam dźwięk polskiego języka i on jest dla mnie bardzo piękny. Ja wyrosłam w melodii tego języka, ona mi się bardzo podoba i czasami mam wrażenie, ja nie rozumiem tego języka, nie znam polskiego, ale czasami mam wrażenie, że go rozumiem. I znam to jedzenie. Myślę przecież w czasie świąt wielkanocnych jem polską kiełbasę i to wszystko jest mi znajome i bardzo się czuję wzruszony, mając poczucie, świadomość, że moja opowieść funkcjonuje w tym języku, może być odbierana po polsku. Pozostając zatem w tematyce lokacyjnej, korzystając raz jeszcze z tej okazji, że Michael jest w Krakowie, warto poruszyć ważny temat. Ponieważ tutaj w Krakowie właśnie dokonała się pewna klamra, tak to widzę. Michael pracuje obecnie nad utworem cyfrowym opartym na zasadzie lokacyjnym. Jest to narracja lokacyjna, bazująca na silniku Augmented Reality, która pozwala ten sentyment, narrację prywatną, osobistą autora
przerzucić na rzeczywistą przestrzeń dzięki technologiom lokacyjnym. Surface of Water, nad którym właśnie Michael pracuje i który zamierza sfinalizować w tym roku, będzie właśnie tego typu przedsięwzięciem. Chciałem zatem zapytać Michaela, jak widzi przyszłość literatury jako ktoś, kto po raz drugi i właśnie w Krakowie się o tym dowiaduje, wkracza na ścieżkę pionierską, bo przyznajmy, że tego typu narracje, choć obecne w literaturze, wciąż są rzeczą futurystyczną. Jaka jest przyszłość literatury w kontekście tego, co w tej chwili robisz? Let me begin with what Zenon said earlier. And I think this is true of any of us working in digital literature or new media or film or what have you. I think the distinctions, the generic distinctions, are less and less important to us. And yet, the materiality of the various genres are taking increased importance. Let's start with that. Chciałbym nawiązać do tego, co Zenon Pfeiffer mówił wcześniej, że dla nas, pracujących nad literaturą, nad ekspresją, właściwie kwestie gatunkowe, kwestie odnoszące się do tego, w jakim medium pracujemy, są coraz mniej istotne. Nas to tak naprawdę nie interesuje, ale z drugiej strony materialność gatunków wydaje się nabierać coraz więcej wagi, czy coraz więcej znaczenia. Wydaje się być coraz bardziej istotnym pytaniem. On our way here, Mariusz said to me, just as we neared, as we're coming to the castle, he said, the funny thing is, had you come to Krakow a few years ago, you might have run into me, or Szymborska here. And this is true, obviously, first of all, this is one of the major themes of Miłosz, huh? The way that stories are printed on our landscapes, on our cities, and what have you. But it is also true now when you see the thousands of tourists in the town center, many of them moving with an earphone in one ear and an iPhone in front of them, and following stories that are guidebooks and what have you. It's like when you go to a museum anymore, and you watch the crowd, and they all look at one painting, and then they all turn and look at another. But what we're becoming attuned to is how much, and this has been always poetry's task, how much our world is imprinted with multiple stories. And this new media allows us to unfold that, to move through the layers of it. Kiedy szliśmy tutaj z Mariuszem w stronę zamku, Mariusz zrobił taką uwagę. No wiesz, kilka lat temu to można to było wpaść na Miłosza Rzeszymorską. Ja zapomniałam wspomnieć wcześniej, że Michael, że jest wymienił Miłosza jako bardzo istotnego poeta dla siebie również. I Michael Chase mówi tak, że to był jeden z istotnych wątków poezji Miłosza również, w jaki sposób historie, narracje, opowieści, poezja jest wpisana w krajobraz, w jaki sposób my odczytujemy poezję z krajobrazu. I patrząc na te tłumy turystów dzisiaj w Krakowie, wielu z nich z słuchawkami w uszach, patrzących na swoje smartfony, na ekrany swoich smartfonów, chodzących, rozglądających się i słuchających może przewodników właśnie za pomocą takich nowoczesnych urządzeń. To jest też doświadczenie, jakie się ma w muzeach, kiedy patrzy się na tłum ludzi zwracających się od jednego obrazu do drugiego, podążających za tymi audio przewodnikami, prawda, które się odsłuchuje. I wydaje mi się, że to jest właśnie zadanie poezji, żeby odczytywać poetycki wymiar, odczytywać rzeczywistość w poetycki sposób, w literacki sposób. I po prostu te urządzenia i ta technologia pozwala nam otwierać
pozwala się tym historiom otwierać przed nami, przed naszymi oczami, w momencie, kiedy znajdujemy się w tej rzeczywistości. So there isn't, the question is about the future of this kind of media. The future is already in us in this sense. It's now how we guide our own evolution in the face of technologies that will allow us to move, peel away layers of history, peel away layers of familial experience. There's an app that some of you may know called What Was Here, where you can hold it up to an empty space and it can say, this building used to be here, and show you it. You can, in augmented reality, walk into it, experience it. But that has always been true since Gilgamesh and Homer forward. What we now have is an ability to add to the richness of that layering and the richness of our own bodily presence in multiple times and multiple histories. Tak, pytanie dotyczyło przyszłości technologii, przyszłości literatury i technologii. Wydaje mi się, że ta przyszłość jest w nas. Ta przyszłość jest w nas i ona tutaj jest. To tylko jest kwestia odkrycia tego, odkrycia, jak ją wykorzystać. I nie wiem, czy Państwo znacie taką aplikację, która się nazywa Volosphere. Można podnieść, jak rozumiem, urządzenie, takie, któremu się zada to pytanie i ono odtworzy, znajdują się w pustej przestrzeni, ale ono może odczytać, jaki budynek tutaj był, wyświetlić go i w tej sferze, która się nazywa augmented reality, czyli jakaś taka powiększona rzeczywistość, możemy zobaczyć, możemy wręcz jakby fizycznie wejść do tej przeszłości, która była. Więc tutaj chodzi o to, żeby jakby zdejmować powoli jak łuski z cebuli te poszczególne warstwy i odkrywać, co się kryje tam głębiej, dalej. Ale to zawsze było zadanie literatury i to zawsze była rola, jaką literatura odgrywała. To jest bardzo optymistyczny akcent, ten końcowy, powrót do Gilgamesza i do tego, że technologie tylko pomagają na wyrażeniu tego, co od tysięcy lat literatura wyraża. Natomiast z drugiej strony mówi się ostatnio o tym, że jednak literatura i pojęcie języka będzie musiało się zmienić w obliczu tej wszędobylskości nowych przestrzeni pisma. John Cayley na Uniwersytecie Browna zmienia nazwę departamentu swojego z literatury cyfrowej na język cyfrowy. Celem takiej zmiany jest wypracowanie pewnego dyskursu, który wykracza poza język, wykracza poza literaturę, a jednak przyjmuje zadanie literatury. Robert Coover rok temu w Paryżu wygłosił odczyt pod tytułem The End of Literature, który nawiązywał oczywiście do jego słynnego wystąpienia w New York Timesie The End of Books. Z kolei Michael Joyce, z tego co zdążyłem podejrzeć kiedyś na jego laptopie, przygotowywał esej pod tytułem After Narrative. A zatem literatura zdaje się jednak przekształcać. Jak w takim razie ty, Michael, rozumiesz to, czym teraz jest przekaz literacki? Choćby w tym, jak robisz narrację w The Surface of Water. This is a broad question. question. First, let me admit that I am a romantic, with a capital R. Secondly, that I'm a modernist, with a capital M. Tak, to bardzo obszerne pytanie, szerokie pytanie. Tak. Po pierwsze, pozwólcie mi
przyznać, że jestem romantykiem przez duże R. I że jestem modernistą przez duże M. But I'm also of a clan called the Joyces. Ale również należę do tego klanu, który nazywa się Joyce'ami. A very romantic and a very modernist clan. Who believed with John Cayley and with Mariusz Pazowski that language constantly has to change. But the point that I make, that maybe it will make me an optimist, is that it has to change because of our responsibility to it. It doesn't change outside us, it changes as we use it and as we react. Tak, ale również należy do tego klanu, do którego należy Cayley i Pisarski, do klanu, który wierzy, że język się ciągle zmienia, ale że ta zmiana następuje nie gdzieś poza nami, ale w nas, poprzez to, jak my go używamy. I on się zmienia, dlatego że my mamy wobec niego pewną odpowiedzialność, jesteśmy odpowiedzialni wobec języka i właśnie z powodu tej odpowiedzialności następuje ta zmiana. So, James Joyce sitting in Trieste in Paris and transforming the language of English, and in some senses prefiguring globalization, the hybridity that we all live in. I published a book of poems that moves into from English to French, neither language, which I feel completely competent in. I have another novel coming out about Foucault that moves into Swedish and French and what have you. So we do, all of us live in a kind of hybrid, creolized a world, not unlike poor Joyce sitting in the middle of Paris, longing for Dublin, but also weighed down by classical education, by having read widely nearly all of the languages of the earth. That is our position now. Even if people argue, okay, the young are not reading books, everyone's writing in 143 character tweets, I still think that all of us sit in the middle of a polyvocal universe in which we are going to have to be responsible to and for the language. Tak, biedny Joyce mieszkający w wielojęzycznym Trieste, a potem przenoszący się do Paryża, pracował ciągle nad zmianą języka, zmieniał ten język, antycypując i przewidując niejako tę sytuację, w której żyjemy teraz, tę sytuację globalizacji i hybrydyzacji. I w pewnym sensie ja uważam, że to jest sytuacja, w jakiej się teraz znajdujemy. Sytuacja wielojęzyczności, wielu języków, ale pewnej też właśnie hybrydyzacji języka, kreolizacji języka, ale właśnie dlatego mamy wobec niego wielką odpowiedzialność wobec języka i za język. Chyba to była Proszę Państwa, jest to naprawdę niecodzienna okazja do tego, żebyśmy zadali pytania Michaelowi Joyce'owi. Zapraszam, zachęcam. Trzymam kciuki. I'm not sure if it's an aspect of technology or of text itself, but is it important to in reading the afternoon that it doesn't have a map like text on hypertext Docker have? First of all, sir? Yes. Yeah. First of all, I should acknowledge that in a sense this is my co-author. Huh? Jakob is the programmer of this particular afternoon, so I feel in answering this question beholden
I feel as if I am answering my brother. Pytanie dotyczyło tego, czy jest ważne, że w tym hipertekście Action Monastery nie ma mapy tego hipertekstu, tak jak to czasami się zdarza. I Michael mówi tak, że w pewnym sensie czuje się tak, jakby opowiadał własnemu bratu, ponieważ powinien przyznać, że Jakub stojący tutaj jest do pewnego stopnia współautorem tego tekstu, ponieważ on programował stronę właśnie, opowiadał za stronę programistyczną tego przedsięwzięcia. So now I've answered that. Unfortunately, when we first made StorySpace, of course, there was a map, but it wasn't as visual. It was a map of squares and links and what have you. Right? But if you're asking, is it important with this version, your version, to have a map? Or I'm not clear on the question. If it's important for a story itself, for reader of as you see, okay. Do you want to translate that and interchange? Oh no, I understand. But does the audience know? Just translating the English for me, but I thought you might want to know. Pytanie dotyczyło, czy dla Michaela było ważne, że te czytelnicy mieli tego typu mapę hipertekstu. Here now I'll become an English professor briefly. There's a very famous essay about modernist literature that talks about how, faced with the kind of multiplicity of literature from the early 20th century on, we had to carry in our own heads, we had to map relationships between things. James Joyce's Ulysses is an example. Gertrude Stein's poetry, any very complex texts. We always had a map, and now with computer media, with digital media, we have the opportunity to not only have visual representations, but to map to the world itself, including the body, including the self. Now, I'm not talking about becoming a cyborg, or I'm not even going to buy Google glasses, but I'm saying we exist now aware of our own materiality and physicality in the face of a world in which there are any number of ways to manifest ourselves. To ja na krótki moment stanę się teraz profesorem literatury i powiem, że jest taki bardzo znany esej dotyczący literatury modernistycznej, tej numerze papierowej, który mówi o tym, że każdy czytelnik doświadczając, czytając taki utwór pofragmentowany, nieciągły do pewnego stopnia. Taki na przykład jak Ulysses, czy poezja Gertrude Joyce'a, czy poezja Gertrude Stein, tworzy sobie taką mapę mentalną, taką mapę w głowie tego tekstu. Trzeba to wszystko, te linki, połączenia i skojarzenia utrzymać w głowie, więc ta mapa tak czy siak powstaje przy czytaniu. No, żyjąc w tej erze, w jakiej żyjemy, mając do czynienia z hipertekstem, jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że możemy mieć tę wizualną reprezentację, wizualne przedstawienie tego typu mapy. Co więcej, my możemy to mapować na świat, na rzeczywistość wokół nas i na nasze własne ciało. Więc w tym sensie stajemy się bardzo świadomi naszej własnej cielesności, fizyczności i fizykalności świata. Oczywiście to nie znaczy, że ja się tu stanę jakimś cyborgiem, a nawet nie zamierzam kupić Google, tych okularów Google'a, ale to jest po prostu taka sytuacja, że ta technologia sprawia, że stajemy się świadomi tej własnej cielesności, materialności. Tak. Zapraszam. Może skorzystam z Kasi i pozwolę sobie zapytać po polsku. Chciałabym dopytać o ten nowy projekt wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną. Jeżeli tam jest duża, jak rozumiem, rola tekstu literackiego, czy to będzie historia tocząca się w kilku miastach, a jeżeli kilku, to czy również
my, skoro powrócił temat Krakowa i Polski, czy my też będziemy mogli jej doświadczyć tutaj u nas i czy w ogóle cokolwiek więcej moglibyśmy się o tym projekcie dowiedzieć? Thank you. It's a wonderful question. Unfortunately, Krakow cannot be included because it's an historical story. It's the story of Andersson, the Swedish painter, who, as best I know, did not come to Poland. But the story is set in at least four cities at the moment. We're trying to be very careful in the way we stage it. But Stockholm and the archipelago, Venice, where he had triumphs of various kinds, Chicago, where he was the Swedish director of the at the International Exhibition, the turn of the century, and Boston, where Isabella Gardner, who was his great patron, lived. Let's catch up to there, and then we'll say something. No, niestety z powodu bardzo praktycznych Kraków nie może być uwzględniony, ponieważ jest to historia szwedzkiego malarza, Anderssona, który o ile nie wiadomo, nie dotarł do Krakowa, więc w tym momencie pracujemy nad ulokowaniem jej w czterech miejscach, w Sztokholmie i w tam archipelagu tamtejszym, w Wenecji, gdzie odnosił on rozmaite sukcesy, w Chicago, gdzie przygotował wystawę na przełomie stuleci oraz w Bostonie, gdzie mieszkała Isabella Gardner, jego mecenaska. I staramy się być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o tę rzetelność historyczną. But to your first question, my part, the text at the moment is written and Marie Engberg and Bolter are now working on a particular transformation of the panorama, which of course is a great 19th century art form that came into the 20th and was developed into something much richer. And Bob Coover's son Rod is a great theorist of this. But Jay and Maria are trying to transform a little bit the expectations of somebody looking at augmented reality, so that if you turn in the panorama, you might sweep back into history, or you might sweep into something more surreal, or at least have a certain kind of background. Stood to there and I have more. No, jeśli chodzi o moją część, to ta, to tekst jest napisany. Natomiast Walter i Maria Engberg pracują w tej chwili nad panoramą, która w pewnym sensie jest już starym gatunkiem sztuki. To w XIX wieku się rozwinęło. Ale to jest panorama, która, jeśli myślimy o tej augmented reality, czyli tej powiększonej rzeczywistości, będzie w trakcie przyglądania się jej pozwalała na wśliźnięcie się w przeszłość albo wśliźnięcie się w pewne takie dość surrealistyczne przestrzenie, obszary. To będzie dawało takie możliwości, nie będzie to po prostu taka czysto historyczne odtworzenie tych przestrzeni. And finally to the question of is there, even though it's a historical piece, yes, there's a story, and it's an important one. Andersson was a farm boy in a part of Sweden where he grew up as an orphan and became the painter of presidents and the painter of the rich in the world. And that story has profound resonances for me. I'm a son of the working class, and I know the kind of guilt and the feeling of being a stranger and the feeling of being outsider that one carries. And so I'm trying in my text to probe that disjunction. And Jay and Maria, and we have actors and actresses playing the voices, and Jay and Maria in doing the panorama and what have you, are trying to bring people not simply to stand in Venice and look at the place where he painted Isabella Gardner, but to try to see the disjunction that meant for him. As an early impressionist, a late portraitist, and while I'm on this, if you're following that much, for me the area of portraiture suddenly became very important. I had the idiot's view of what a portrait gallery was, and then as I started to look at Zorn and others, Sargent and others,
I started to realize that they were hypertextual spaces in many ways, almost in a Renaissance sense, that they were, and that he was forcing his subjects into positions that exposed themselves, and I was trying to reverse that process and paint the painter. Tak, jeśli chodzi o narrację, to jest tam narracja, jest tam historia. Dla mnie osobiście ona jest bardzo istotna, ponieważ Anderson był sierotą, po prostu dzieckiem chłopskim, które zostało wcześniej osierocone. Był biedny, pochodził z biednego środowiska i zrobił tę karierę, wszedł w te sfery bogatych i wpływowych. I malował prezydentów, portretował bogaczy. I mnie interesuje ta część historii, ponieważ to jakoś odnosi się do mojego własnego, do mojej własnej sytuacji. Ja jestem z pochodzenia z klasy robotniczej i znam ten rodzaj uczucia dyskomfortu, pewnego takiego bycia obcym, bycia kimś spoza, outsiderem. I to mnie interesuje w tej historii. Z kolei Maria i Jay, pracując nad zatrudniając aktorów, którzy tam podkładają głos i odgrywają pewne scenki, starają się podkreślać, że starają się jakby ożywić tę sytuację, żeby to nie było tylko takie proste odgrywanie. A mnie z kolei, dla mnie w ogóle fascynujące stała się cała sfera sztuki portretowej. Bo miałam dość takie no, prostackie pojęcia o tym, co to jest portret. I nagle uświadomiłam sobie, że malując kogoś, malarz ustawia go w pewnej perspektywie. Uświadomiłam sobie, że to są, że portrety to są też niejako hipertekstowe utwory, wręcz w takim niemal renesansowym znaczeniu, że są pewne sensy i pewne znaczenia nadane przez malarza i ja staram się ten proces w moim tworzeniu odwrócić. To znaczy popatrzeć z drugiej strony, jak ten odwrotnie. Znaczy, patrzę na portret, czytam tę sytuację i staram się sobie wyobrazić, jak malował ten malarz, jak on ustawiał, jak on tworzył ten swój hipertekst malarski. Jest. Pytanie od jednego z najważniejszych krytyków. I have a question that probably concerns mediality or materiality of your story. I'm interested whether weren't you tempted to employ a different system for creating hypertext now 20 odd years later, because this system, is great, is historical almost, and there's so many other tools. And also my question is actually to what extent this tool somehow influenced the way you have written your story, whether it influenced it in any way. Możesz się sama przetłumaczyć? Tak. Zapytałam o to, pytanie było dotyczyło medialności czy materialności Afternoon Story, ponieważ jest napisana w takim systemie tworzenia hipertekstu, który dzisiaj już jest historyczny. I zapytałam pana Michaela Joyce'a, czy nie kusiło go, żeby spróbować innego narzędzia, bo tych narzędzi jest no, 20 kilka lat po powstaniu tej powieści jest ich po prostu więcej, są inne. I to jest też pytanie o to, czy to narzędzie w jakiś sposób wpłynęło na sposób pisania Afternoon Star. So the first part is at one level quite simple to answer. It was the only system we had when I wrote it. It was pre the web. It was in 1986 and 87. But the deeper question you're asking, And let me dismiss also a second aspect of it, vis-a-vis the translation. There's a very interesting discussion that I could keep us here all night, the question about whether you try to translate the original experience in digital translations is very important. How do you translate the slowness of the screen and the way,
how do you translate the kind of primitive window that one had? But I'm going to put that aside and now answer your deepest question. Of course, I would, in retrospect or in prospect, I would long for a system. And in fact, I think at the time I was theorizing these things and writing them, I longed for a system that was more natural, that was more... Jay and I would often talk about what would it mean to be behind the text, looking out at the reader, and how could we make a system that did that. We were not good enough programmers to do that. I don't think it exists now, but I think, yes, your question is profound and very important. I think that it's fortunate to be a teacher where you have students who don't think that that Facebook or Twitter or what have you are the end of culture, but are just something a passing fancy, and that there will be systems more suitable to how we perceive the world in our materiality too, which I appreciated your picking up on. I'm sorry that's such a long response, probably. Do you want to translate the response to it? Tak, troszeczkę prześlizgnął się nad pierwszą częścią pytania, taką bardziej techniczną, dotyczącą historyczności tego systemu i tego, jak w gruncie rzeczy przygotowując tłumaczenie, odtwarza się ten dość, no nie chcę użyć tego słowa, ale nic lepszego nie przychodzi mi do głowy, prymitywny, w sensie takich prostych okien na ekranie, tego wolnego przesuwania się, jak to teraz przełożyć, prawda? Kiedy systemy już są inne, inaczej to wszystko działa. Ale Michael Joyce mówił tak, że to jest bardzo głębokie pytanie, bardzo istotne pytanie, które mówił tak, że kiedy z Jane Walterem zastanawiali się nad tym, kiedy on pisał ten swój pierwszy hipertekst i jednocześnie teoretyzował na ten temat, teoretyzowali wspólnie, to myśleli, jakby to mogło być, gdyby te systemy były inne, lepsze, wydajniejsze. No nie byliśmy takimi dobrymi programistami, mówię, żeby to zrobić, ale na przykład wyobrażaliśmy sobie, jak to by było, gdyby można było, gdyby ten hipertekst, spoza tego tekstu można było patrzeć na czytelnika, w stronę czytelnika. Nie potrafiliśmy tego rozwiązać i nie sądzę, że takie programy teraz istnieją, ale to jest bardzo istotne pytanie, które znowu na... jakoś sięga i nawiązuje do tej, do naszej materialności, do naszej cielesności, tego jak istniejemy cieleśnie. Dziękujemy bardzo. Michael Joyce jest z nami do soboty, także przenosimy dyskusję poza sesję. Zapraszam do rozmów później. A teraz kończymy już tę część naszego wieczoru i zapraszamy na krótką przerwę, a potem liberaturę. Dziękuję bardzo.